Doda i Dariusz Pachut nie są już razem. W sprawie ich zerwania pojawiają się coraz to nowe wątki i teorie. Teraz Doda zapozowała przytulona do innego mężczyzny. Widać, że nie rozpacza. Związek Dody i Dariusza Pachuta przypominał dynamiczną podróż na rollercoasterze, pełną niespodziewanych zwrotów, wzlotów i upadków, która nieustannie przyciągała uwagę publiczności. Po burzliwych związkach z przeszłości. Relacja artystki z Pachutem wydawała się być spokojniejsza, co zaskoczyło i zjednało wielu jej fanów, którzy z zaciekawieniem śledzili ich życie. Ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, pełne czułości i radości, dawały wrażenie, że znaleźli szczęście. Częste wspólne podróże i wsparcie, które sobie okazywali, wydawały się świadczyć o autentyczności ich więzi. Wielu sądziło, że tym razem Doda trafiła na trwałą miłość. Niestety, nawet silne związki w show, biznesie czasem się rozpadają, choć długo uchodzili za stabilną parę, ich relacja niespodziewanie zakończyła się. Informacje o rozstaniu, o których mówiono już wcześniej, zostały teraz oficjalnie potwierdzone przez Pachuta, który w oświadczeniu podziękował Dodzie za wspólny czas, życząc jej powodzenia. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii. Nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem. Postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku, wyznał. Wokół piosenkarki narosły kontrowersje z powodu ponownego ujawniania jej prywatnych spraw. W odpowiedzi na działania podróżnika gwiazda ograniczyła się do krótkiego. Lecz eleganckiego komentarza. Mam czterdzieści lat. Wyrosłam z komentowania życia prywatnego, powiedział superekspresowi. Zachowanie Dariusza Pachuta wydaje się zupełnie odmienne. Co więcej, jego otwartość może przynieść poważne konsekwencje. W ostatnich tygodniach zwiększył swoją aktywność w mediach społecznościowych, prezentując swoją wersję wydarzeń, choć ta pozostaje dość niejasna. Dariusz Pachut kilka tygodni temu zaczął obserwować influencerkę znaną z Neverlies. mał Sonik lajkować jej wszystkie zdjęcia w bieliźnie. Gdy tylko Doda zaśpiewała podczas występu zmieniony tekst Last Time Me Heart, to ją od razu ją odobserwował. Dzień wcześniej jeszcze lajkowali sobie wzajemnie zdjęcia i dziwne, że zaraz po występie próbował zatrzeć ślady, jakby miał coś na sumieniu. Zdradza nam osoba z otoczenia Dody i Pachuta. Doda również nie zmniejszyła aktywności w sieci. Stara się jednak robić dobrą minę do złej gry i nie wspomina słowem o zerwaniu. Zamiast tego na jej Instagramie pojawił się dziś inny mężczyzna. Występ dody podczas roztańczonego narodowego wzbudził podejrzenia fanów, gdyż artystka zmieniła słowa refrenu piosenki Fakelowe: Zawsze dam ci swoje serce. Na ostatni raz oddałam ci swoje serce. Później, przez oświadczenie Dariusza Pachuta dowiedzieliśmy. Że te słowa odnosiły się do prywatnego życia wokalistki. Kilka dni temu tancerz i choreograf znany z tańca z gwiazdami Tomasz Barański wstawił zdjęcie z Dodą. Dopiero jednak dzisiaj artystka postanowiła udostępnić ten post. Na fotografii Doda uśmiechnięta od ucha do ucha stoi w objęciach Barańskiego. Znowu razem z Tomaszem Nakielski zrobiliśmy dla Doda kwenna. Dzisiejszy wieczór my Ega show Polsat Official, 20 zaczynamy, napisał Tomasz Barański. Fani bardzo docenili efekty współpracy Tomasza i Dody. Zapewnili oni widzom wspaniałe show. Jak widać, Rapczewska nie rozpacza i nieźle tym uciera nosa Pachutowi.